Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna pięknie ubarwiona, nieduża rybka z rodziny tęczankowatych, niestety rzadko spotykana w sklepach zoologicznych, tęczanka Wernera lub tęczanka filigranowa, Irateria Werneri. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i ustawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęcam i motywuję mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnianie miłości do akwarystyki. Tęczanki Wernera pochodzą z Nowej Gwinei i północnej Australii. Zamieszkują wolno płynące rzeki, strumienie, potoki, zalane tereny leśne, mokradza oraz bagna z gęstą roślinnością. Po raz pierwszy gatunek opisał Hermann Meinken w 1974 roku. W warunkach naturalnych tęczanki Wernera żyją w ławicach złożonych samic i młodych osobników, wokół których pływają samce. Tęczanki Wernera to są słodkowodne rybki ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8-10 osobników z dwukrotną przewagą samic. Warto zaznaczyć, że w większej grupie rybki nie tylko prezentują się ciekawym, ale także mniej płochliwe i pokazują bardziej naturalne zachowania, a samce ukazują najpiękniejsze kolory. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 60 litrów. Samce dorastają do 5 cm, a samiczki do 4 cm. Płodność osiągają w wieku 3-4 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Tęczanki Wernera mają dość nietypowe, podłużne, szaro-srebrne w górnej części i żółto-pomarańczowe w dolnej części, boczne spłaszczone ciało, z podwójną płetwą grzbietową, ze spiczastym pyskiem i wystającą brzuchwą, za pomocą której skrobią glony i zbierają pokarm z liści roślin. Płetwa grzbietowa składa się z dwóch części, zaokrąglonej przedniej w kształcie żagla i tylnej z parą wydłużonych czarnych promieni. Płetwa odbytowa również z parą czarnych promieni. Płetwy brzuszne są małe i ciemne. Płetwa ogonowa czerwonawa z jaśniejszymi partiami w środkowej części. Rozróżnienie płci jest bardzo łatwe. Samce nieco większe, intensywnie ubarwione i mają znacznie wydłużone promienie płetw grzbietowej i odbytowej. Tęczanki Wernera w swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Rybek nie wolno wpuszczać do świeżo zakładanych akwariów, ponieważ są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie i wahanie parametrów wody. Tęczanki Wernera nie konkurują o pożywienie z innymi gatunkami. Preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do pływania. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, gałęzie, pływające rośliny. Światło powinno być rozproszone. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ tęczanki bardzo skoczne. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne. Rybki są bardzo wrażliwe na wahania parametrów wody. Optymalne parametry wody: temperatura 24-26, pH 6,5-7,5, GH od 7 do 18. W naturalnym środowisku tęczanki Wernera żywią się fitoplanktonem, okrzenkami, zooplanktonem, glonami i drobnymi larwami muchówek. Warto pamiętać, że budowa pyszczka rybek
pozwala spożywać pokarm, który głównie opada na ścianki akwarium i liścia roślin. Ponadto otwór gębowy jest bardzo mały. Karmić rybek można artemią, rozwelitkiem, ocznikiem. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić również pokarmami mrożonymi i suchymi, ale trzeba pamiętać, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Karmić rybek można również suchymi pokarmami z dodatkiem spiruliny, chipsami, tabletkami firmy Tetra, takimi jak Tetra Micro, Tetramin, Tetra Pro. Tęczanki Wernera idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z łagodnymi rybkami o podobnych wymiarach, takimi jak modroki gentrudy, modroki słoneczne, razbory klinowe, razbory Hengela, danie pręgowane, kiriski. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z brzankami, skalarami, belonkami i rybami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami i pielęgnicami jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie tęczanek Wernera nie należy do trudnych. Gotowość ryb do rozmnażania rozpoznamy po jaskrawych kolorach samca i samicy. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Do zbiornika wkładamy drobnolistne rośliny, najlepiej mech jawański. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższeniem temperatury o 2-3 stopnie. Do zbiornika wpuszczamy tarlaków w proporcji 1 samiec na 2-3 samiczki. Ta proporcja pozwala samicom złożyć więcej jaj i nie przemęczać się aktywnymi zalotami samców. Tarlo odbywa się partiami. W ciągu jednego dnia jedna samica składa do 10 jaj. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przenosić do innego zbiornika, a do zbiornika tarliskowego dołożyć mech jawański. Gotowy do tarla samiec zajmuje obszar akwarium obok rośliny i odpędza rywale. Ale jak tylko pojawia się samica, to rozkłada przednią płetwę grzbietową podobną do żagla, a odbytową i tylną płetwą grzbietową wykonuje ruchy przypominające trzepotania skrzydeł motyla. Jeśli samica reaguje na zalotę samca, podpływają w kierunku rośliny, gdzie odbywa się tarlo. Wylek następuje po około 10 dniach w zależności od temperatury. Na rybach bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często, około 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na artemię. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to podobnie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.